utkniemy między rogatkami. W momencie, gdy samochód jest na tyle sprawny, że możemy go uruchomić, powinniśmy bez wahania wyłamać dron rogatki. Te rogatki mają specjalne zabezpieczenia, które bardzo łatwo mogą się w takiej kryzysowej sytuacji wyłamać. Wówczas też powinniśmy poinformować służby kolejowe z korzystaniem z tej naklejki o takiej sytuacji. Żółta naklejka to tabliczka z numerami alarmowymi i numerem konkretnego przejazdu. Znajduje się zwykle przy słupku, do którego zamontowane jest ramię rogatki. Dwie pasty ci kupiłem, że gatanie, wiesz, te niebieskie. Inwestycja z punktu widzenia całego samorządu Polacka, również przebudowuje, remontuje, doświetlamy całą drogę miasta, nie tylko wiejskie, i przechodzimy ze stanu. Na obchody zapraszali wczoraj w Radiu 5 Maria Jolanta Lauryny ze Stowarzyszenia Zwalczania.
Chłopaki z panią Marią Lauryn. Będzie się dużo działo, będą to zajęcia zróżnicowane. Kilka punktów wymaga tutaj omówienia. O godzinie 14.30 zaczynamy. 5 minut później będzie podsumowanie zmagań w ramach Suwalskiej Olimpiady Seniorów. Później będzie wykład zagrożenia w sieci internetowej. O godzinie 15.00 bardzo ciekawy wykład pani doktor Ewy Kleszczewskiej z Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Taniec jako czynnik odbudowy komunikacji po pandemii oraz codziennej komunikacji międzyludzkiej. Światowy Dzień Seniora to święto znacznej części Suwalczan. Jak zauważa Maria Jolanta Lauryn, Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw. Ja na zawsze przełączę, tak? Kończył 60 lat. Tak? Co więcej, w roku 2050 jest taki prognostyk naszego Radio Z. Tak? Tak? Tak?